Lwowska Rada Obwodowa podjęła decyzję o ogłoszeniu 2022 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii w tym regionie. Upa na czele ze Stepanem Banderą odpowiedzialna jest za masowe mordy dokonane na Polakach w latach 40. XX wieku. Decyzję o ogłoszeniu 2022 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii władze obwodu Lwowskiego podjęły wczoraj. W przyszłym roku mija 80 lat od utworzenia tej zbrodniczej formacji, która w latach 1943-1944 przeprowadziła ludobójstwo na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. To była e, wielka organizacja skupiająca e, bardzo radykalnych e, bojowników. E, ideologiem ich był Stepan Bandera. Mówi historyk Piotr Boroń. Ukraina, mimo ogromu tragedii dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, gloryfikuje zbrodniarzy UPA. Tamtejsi deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej stwierdzili, że przyszły rok należy ogłosić rokiem UPA z uwagi na istotny wkład w ukraiński wyzwoleńczo-rewolucyjny ruch doby II wojny światowej. Niestety w tej chwili społeczeństwo, władze ukraińskie. Nawiązują w wielu aktach prawnych do pochwały ich działalności. Niestety odbywa się to przy dużej niewdzięczności dla Polski, która wspomaga państwo ukraińskie w różnych jego działaniach. Infrastrukturalnych, pieniądze z Polski płyną na Ukrainę, a tymczasem Ukraina konsekwentnie chwali tych, którzy mordowali Polaków. Na tym ukraińscy samorządowcy nie poprzestają. Chcą, by rok ukraińskiej powstańczej armii ogłoszono nie tylko w obwodzie lwowskim, ale w całym kraju. W tej sprawie zwrócili się do parlamentu.